Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek to będzie na ten temat, jak sobie można poradzić z organami administracji, czyli z urzędami, z urzędnikami, jeżeli robią coś w sposób oczywiście niezgodny z prawem i jakie są narzędzia do tego, żeby ich w jakiś sposób taki utemperować. Zapraszam na odcinek. Proszę Państwa, dzisiaj się troszkę bardziej skupimy na temat, jak to wygląda z organami administracji, jeżeli po prostu robią coś w sposób jakiś sprzeczny z prawem. No i to wydają jakieś, powiedzmy, różne zarządzenia, decyzje, albo po prostu na sposób postępowania jest ich nieprawidłowy. No i teraz, proszę Państwa, troszkę się akurat fajnie jest teraz, bo przepisy się zmieniły. Do 2017 roku, żeby można było złożyć skargę na taki organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, trzeba było najpierw wezwać taki organ do zaprzestania naruszenia prawa. I to było warunkiem, to było jakby wymogiem formalnej takiej skargi. No i to dotyczyło różnych sytuacji. Tak samo jak na przykład organ przekraczał termin, który był określony w artykule 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Czyli jak nie wydawał na przykład decyzji w tym miesięcznym terminie od momentu wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesięcy, no to wcześniej trzeba było po prostu wysyłać najpierw takie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Teraz przepisy się zmieniły, bo został zlikwidowany ten wymóg. Aktualnie zgodnie z ustawą prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, jakiekolwiek gdzie takie działanie organu sprzeczne z prawem, tutaj zarówno mówimy o samorządzie terytorialnym, o jednostkach samorządu terytorialnego, czyli o działaniach miast, prezydentów, nie wiem, zarządu dróg i zieleni i tak dalej, to może być podstawą skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na podstawie artykułu 3, paragraf 2, punkt 4. Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Proszę Państwa, co mogą być te podstawy na przykład takiej skargi, takiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? No otóż na przykład, jeżeli gmina prowadzi chociażby takie przewozy autobusowe, dowozi dzieci ze szkoły i na przykład zarządził, że kierowca nie wpuści dziecka, które wchodzi do autobusu bez maseczki. I to również mogło być przedmiotem właśnie takiej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oczywiście w takich sprawach działamy dwutorowo, wysyłamy najpierw wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ale jednocześnie, żeby na to nie czekając na rozstrzygnięcie organu, bo tutaj też to niestety nam niepotrzebnie to wydłużało sprawę, składamy jednocześnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto, co jest też o tyle fajnie, co też o czym mówiłem chociażby w materiale na temat sposobu bronienia się przed sanepidem, z taką skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można również złożyć w formie elektronicznej, tak jak tutaj. Taką skargę można również złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, czyli to jest akurat całkiem fajne. Skargę składamy za pośrednictwem organu, którego działanie, którego po prostu czynności właśnie skarżymy. No i jak najbardziej tutaj możemy do tego wykorzystać profil ePUAP. Nie jest potrzebny podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny. Wystarczy, że podpisujemy tą skargę tym naszym profilem zaufanym, podłączonym pod ePUAP. No generalnie ten ePUAP to jest akurat całkiem fajna sprawa. No i też muszę powiedzieć, że ten ePUAP to jest w ogóle coś świetnego. To jest akurat pomysł opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, więc po prostu to bardzo tutaj utkwiło życie i pracę, i kontekst z administracją publiczną. Więc za ten pomysł i za wdrożenie no to należą się wielkie słowa uznania i wielkie brawa. No oczywiście jak to mamy w Polsce, jak wszystko co działa dobrze, no to trzeba to zepsuć. Więc Ministerstwo Cyfryzacji zostało w tym roku zniesione, bo tak, czemu nie? No i zostało połączone chyba pod jakiś taki większy resort, który jest niestety pod nadzorem Gowina. Niestety, bo przypominam, że jak Gowin był ministrem sprawiedliwości, no to jego decyzje doprowadziły do nieważności tysięcy postępowań sądowych oraz paraliżu większości sądów w kraju na dosyć długi czas. I skutki tego paraliżu i tego przestoju, no to odczuwamy do dzisiaj. Do dzisiaj tego się nie udało nadrobić. Jak ktoś jest zainteresowany, niech sobie sprawdzi, na czym polegała taka słynna reforma Gowina wymiaru sprawiedliwości. Nie wypał. No oczywiście Gowin za to w żaden sposób nie odpowiedział, no tak samo jak Sasin nie odpowiedział za przypierdolanie tych 70 milionów za nielegalnie zorganizowane wybory, więc tutaj ja nie wierzę w to, żeby w jakiś sposób ponieść ci ludzie odpowiedzialność. I jak widać, skoro idzie taka byle jakość i byle co takie łamanie prawa, skoro idzie taka byle jakość, taki przykład z góry, bo czasami takie... Jak pokazuje takie zarządzenia, to nawet nie jest, zastanawiam się, czy to jest, czym to jest spowodowane, czy
Czy to jest spowodowane niekompetencją urzędników, czy po prostu na świadomą łamanie prawa. No ale jak to widać, przykład idzie tutaj z góry, więc no niestety tak ta administracja wygląda, nie inaczej. Ale no na szczęście można tutaj korzystać z kontroli sądowej urzędników. Z tego, proszę Państwa, warto korzystać. No i mam do tego narzędzia, chociażby poprzez ePUAP. I można by zaskarżyć również takie zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, które dostałem. O, tutaj proszę Państwa, mamy. Zakazujący wstępu interesantom, wstępu obywatelom do urzędu bez wcześniejszego pomiaru temperatury. No, tutaj powiem tak, to jest tak bardzo nielegalne, że po prostu to jest masakra. To jest prawdopodobnie albo samowola niekompetentnego urzędnika, albo jeżeli przeszło przez dział prawny, no to dział prawny to jest do wymiany. No, tutaj, proszę Państwa, nie chcę mi się tego za bardzo nadkomentować. Materiał na temat pomiaru temperatury robiłem między innymi chociaż tutaj, jest w tym odcinku, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie obejrzeć. Co tutaj widzimy? No, w ograniczenie prawa obywatela do korzystania z administracji publicznej. No ładnie, ładnie. No i nieudolną również próbę obejścia przepisów RODO. Powiem tak, ja wiem, że się bardzo mało płaci w takich organach, ale to nie uzasadnia takie padaki, żeby po prostu to były tak kiepskiej jakości tworzone, powiedzmy, akty i takie pisma. No ale no, z drugiej strony taka byle jakość niestety idzie z góry. No. Proszę Państwa, tak uzupełniająco, co jeszcze może być podstawą takiej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Czyli tutaj mam przede wszystkim skargę na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawy co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym zabezpieczającym, na które przystępuje zażalenie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, dalej akty prawa miejscowego, organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, dalej organy, akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracyjny. No i taką skargę też warto wspomnieć, że trzeba opłacić. Ile kosztuje w ogóle taka skarga? I skarga na bezczynność, no to trzeba uiścić wpis. To jest 100 zł, skarga na decyzję to jest 200 zł, natomiast skarga na zarządzenie lub uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego to jest 300 zł. Skarga na akt wyznaczającej opłatę za udostępnienie informacji publicznej to jest 200 zł. No i oczywiście mamy również takie wpisy stosunkowe w zależności od wartości decyzji, wartości takiego przedmiotu zaskarżenia. Proszę Państwa, generalnie takie opłaty to określa, takie wysokość wpisów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. No ja generalnie nie chcę akurat całego tutaj przytaczać, troszkę to jest bez sensu. No natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę, chciałby sobie sprawdzić, no to oczywiście może sobie na to rzucić okiem. Ono nie jest długie, to jest jakieś dosłownie 6 paragrafów. No. I tyle w tym odcinku. Pozdrawiam.